Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2. Stay Human, chciałem powiedzieć The Following, ale nie, na szczęście nie. Chociaż w sumie teraz patrząc na tą dwójeczkę, to nie wiem czy ten The Following był aż tak zły. Powiem wam szczerze. Dobra kochani, idziemy do misji głównej w tej chwili. Idziemy do misji głównej, bo wam obiecałem, ostatnio zrobiliśmy dosyć nudnego questa. Kurwa. Ten to jak zwykle nie potrafi jak człowiek, nie potrafi. Z tego co widzę, mamy iść do wieży, więc, czy do wieży, na bazę, przepraszam, nie do wieży. Oto. Jakiś quest? O, to ta Maja chyba. Cześć mała, co słychać? Nie jestem mała. Słuchaj, chyba już się znamy. Ja jestem Aiden, a ty? Maja. Co tu robisz, Maja? Szukam bandytów, stłukę ich na kwaśne jabłko. Ale teraz chowam się przed zarażonymi. No ta, a co takiego zrobili ci bandyci? Ukradli nam różne rzeczy, ale najważniejsza rzecz to... O, Tony! Będziesz już za nami łazić, gówniaro! Mówiłam. Już po tobie. Nie martw się. Może im nastukam. Schowaj się. To zajmie chwilę. Może wam nastukam. Bandyto, po co ci to było? Oż ty kurwa, co jedna. Au. Halo, kiciuś, tak nie wolno. Au! Kurde, jak umrę. Nie chciałem tego widzieć. Dobra. No ale cię kopnę w dupala. Mówiłem, że cię kopnę w dupala, czy to w shikala w sumie. Au! Aiden, nie wiesz, że się broni nie chowa? Wartość sentymentalna. No nie wiem, z takimi bandytami musiałem się kurde leczyć, naprawdę, Aiden. Ty buraku, zwykła buza z kapturem. Maja, nie wolno się bawić z takimi ludźmi, pamiętaj o tym. Dzięki, to było niezłe i trochę obrzydliwe. To oni ci coś ukradli? Nie, wcześniej było ich więcej. Pewnie to tamci ją mają. Co było najważniejszą rzeczą, którą zabrali? Moja pozytywka. Dlaczego tyle dla ciebie znaczy? Dlaczego jest tak ważna? Mam ją po mamie. To jedyne, co mi po niej zostało. Musi być cenna. Faktycznie ważna rzecz. Musisz ją znaleźć, a ja pozwolę ci ją zatrzymać. W końcu mnie uratowałeś. Bandyci weszli do budynku przy placu budowy na William the Ninth Road. Musisz mi ją odebrać. Jak nie ty, to ja to zrobię. Chwila, moment, dziewczynko. Znaczy, dziewczyno. Spokojnie, zajmę się nimi. Jak nie będziesz mógł ich znaleźć, zatrzymaj się i słuchaj. Pozytywka gra taką melodię. Będę pamiętał. Tylko za dnia ich tam nie będzie. Musisz poczekać do nocy. Zawsze tam wracają na noc. Może zaprowadzę cię do domu. Gdzie mieszkasz? Pójdę na bazar. Sama. Nie jestem dzieckiem. Jeśli nie chcesz zatrzymać pozytywki, możesz ją tam sprzedać. Jest dużo warta. Faktycznie sentyment to ty do tej pozytywki masz. Zamiast powiedzieć, ej, dobra, tak nie będziesz chciał, to mi oddaj, czy coś? Nie, sprzedaj ją, fuj. Dobra. Ale mieliśmy iść na bazar. To już mamy. Spotkaj się z Sophie na bazarze. Dobra, bierzemy to. I lecimy do Sophie. Serio, wiecie co? Ten sprint jest bez sensu. Jestem przyzwyczajony klikania Shift... jak biegnę.
Bardzo mnie to męczy. Teraz nie czuję, jakbym biegł. No ale faktycznie dalej się skacze. To prawda. Poza ci to było. Dobra, już umierasz, już umarłeś, super. Opa. No fakt faktem, teraz w sumie. No jak się człowiek nauczy tego, to jest naprawdę przyjemne. I nawet powiem szczerze, że już mi chyba nie przeszkadza ten parkour. Nawet ten parkour nie przeszkadza, powiem szczerze. A przynajmniej w małym stopniu już w tej chwili przeszkadza. Da radę go opanować, więc no nie jest tragicznie. Hop. I hop. Dziury w butach nie znaczy, że jesteś biedny. Jeśli nie możesz na nikim polegać, to właśnie wtedy wiesz, że osiągnąłeś samo dno. Weź tutaj nie gadaj tymi cknotliwymi tekstami, bo to dobrze wiesz, że i tak nie ma sensu. Jesteś tam na górze, rozumiem, tak? To szaleństwo, Sophie. Stróżowie mają więcej broni i ludzi. Zgniotą nas jak robaki. Aitor ma więcej ludzi, ale my jesteśmy na własnym terenie. Na własnym terenie? Brednie. Nie wyrażam zgody. Dopóki dowodzę bazarem, nikt nie zaatakuje SP. Nie dowodzisz już bazarem. Co? Żaden z ciebie przywódca. Nigdy nim nie byłeś. Straciliśmy przez ciebie ludzi. Kryształy. Sam prawie zginąłeś. Moja matka marzyła o wolnym bazarze. Nie o niewolnikach espeków. Chcę przywrócić pokój. Możesz mi w tym pomóc? Albo odejść. Roger, Humphrey, aresztujcie ich! Co wy robicie? Chcą zdradzić bazar! Roger! Straciłeś władzę, Karl. Chcesz być jak swoja matka? Będziesz miała krew na rękach! Dużo krwi! Karl ma rację. Nie mamy szans w otwartym starciu. Sophie? Co jest to... Dlatego... Najpierw ich osłabimy. Co masz na myśli? Odetniemy ich główne źródło zasilania. Bez lamp UV, Aitor nie będzie mógł bronić bazy. Będą musieli opuścić tunele i stracą dostęp do zbrojowni. Jak to pomoże mi się dostać do Central Loop? Kiedy Aitor będzie osłabiony, wycofa się, żeby zebrać posiłki. Wtedy przedostaniesz się do Central Loop. Ale najpierw musimy wysadzić wiatrak. I to szybko, zanim Aitor zorientuje się, co planujemy. Barney, zbierz naszych ludzi. Bądź gotów. Roger i Humphrey, idźcie do zbrojowni. Dajcie broń każdemu, kto może walczyć. A ty, Aiden, idź do Alberto i Vincenzo. Wprowadzą cię w szczegóły. Okej. Wspólnota i wolność, Aiden. Razem wygramy. No, w ogóle od kiedy to my się kumplujemy, zacznijmy od tego, bo ja nie pamiętam. Nie pamiętam tego. O, ładunek C4, fajnie. Nowe zadanie, rewolucja. Nerys, co się dzieje? Chodzi o Scotta. Znów gdzieś zniknął. Byłam już wszędzie, pytałam, ale nikt go nie widział. Może Mał coś wie. A co z Małem? Też wsiąkł? Nie, jest w domu. Cały i zdrowy. Wie, gdzie może przebywać Scott? Nie, i to mnie martwi, bo zwykle łobuzują razem. Poszukam go, jeśli chcesz. O, dziękuję, Aiden. Bóg mi cię zesłał. Opowiedz mi o zniknięciu Scotta. Zniknął po południu, bez Małego. I już nie wrócił. Nawet na noc. Jeszcze dziwniejsze jest to, że jacyś ludzie wieczorem o niego pytali. Czego chcieli? Nie powiedzieli, więc ich przegoniłam. Ale później widziałam, jak Ruth... Ruth Weckhorst z nimi gadał. Mam złe przeczucia. Ostatnio czepiał się mojego syna. Może ma coś wspólnego z tą sprawą. Bo wiesz, Scott buja się w córce Ruda, a jemu się to nie podoba. Zaczął go traktować jak śmiecia. Może Scott uciekł z tą dziewczyną? Czy Scott mógł uciec z tą dziewczyną? To możliwe. Zupełnie stracił dla niej głowę. Lois powinna być na bazarze. Miałam tam iść, ale wpadłam na ciebie. Wiesz, co to byli za ludzie?
Tamci ludzie, wiesz kim byli? Wiem tylko, że szukali kogoś bez biomarkera. Nie mogło chodzić o Scotta. Na pewno nie są z bazaru. Nie chcemy tu takich jak oni. Pogadam z Rudem. Wracaj do domu i pilnuj mojego. No dobra, ale nadal i tak nie chcę z tobą tutaj kooperować. Szpikulce do lodu. Ciekawa broń, nie powiem. Właśnie, patrzyłem jeszcze na nasze bronie w tej chwili, które mamy, czy bronie. Armory, które w tej chwili mamy i powiem wam szczerze, że nie ma nic fajnego. Więc nie zmieniałem w sumie tego. Dobra, to możemy sobie sprzedać. Opiekować, znajdź go. Hej, Alberto! Coś słaby ten nowy pancerz. Nadaje się prędzej dla żuczków niż ludzi. No, za cienki jest. Filistynie! Skorupy żuków są bardzo mocne. Ten pancerz to doskonałe rzemiosło. Z najlepszych materiałów. Wzmocniony. O, jeszcze chwila i para mu buchnie z uszu. Uwaga, zaraz wybuchnie. Tytanem. Wzmocniliśmy pancerz tytanem, który znaleźliśmy na złomowisku. Dlatego jest lżejszy i lepiej chroni. A wy nie musicie być takimi dupkami. No, dlaczego nie mówiłeś od razu? Zobaczymy. Dzięki, Vincenzo, nie musiałeś. To nic takiego, tato. Jeśli o ciebie chodzi, to były ostatnie tytanowe kamizelki. Nie szukam pancerza. Sophie mnie wysłała. Macie przedstawić mi jakiś plan. Plan? Mój plan? Karl się zgodził! Słyszysz, Vincenzo? Nie Karl, Sophie. Podzielicie się nim, czy mam zgadywać? Wiatrak. Chcemy rozwalić wiatrak. Bingo! Wielki wiatrak, który zasila kwaterę główną espeków. Ale najpierw potrzebujemy ładunków, które Jack i Joe zostawili w wieży ciśnień. Przyniesiesz je nam, pielgrzymie? Jak go rozwalimy, padną wszystkie lampy UV w kwaterze espeków. Zarażeni będą mogli ich zaatakować. Old Villedor znów będzie wolne. A ty będziesz miał wolną drogę do... No wiesz, no... Przez chemiczny zwał i dalej do... No, jak to się nazywało? Central Loop. Do Central Loop! Właśnie! Skąd wiecie, że SP się wycofa i nie zemści? Bo to tata zaprojektował ten wiatrak. Zna go jak własną kieszeń. A to jedyne źródło energii bazy SP. Bez niego Specy nie przetrwają w Old Villedor ani jednej nocy więcej. Ale musimy działać szybko, zanim stróżowie prawa zorientują się, co planujemy. No to piszesz się? Czy to jedyny sposób? Okej, okay, czyli wiatrak zasila wszystkie lampy UV Speków. Tak, to prawda. Wielu ludzi zginie. Tylko jeśli SP nie podkulą ogona i nie zwieją tam, gdzie ich miejsce. To oni ukradli nam wiatrak. Był nasz. A kiedy Lukas i jego ludzie... Kiedy przyszli... A niech to cholera! Zajęli go. Właśnie! Zajęli go! Bez elektryczności Aitor nikogo tu nie utrzyma. My mamy generatory, mniejsze źródła zasilania. Oni potrzebują dużego źródła zasilania. Będą zmuszeni do odwrotu. A zanim wrócą ze wsparciem z Central Loop, sami zablokujemy tunel. Ich dowódca, Jack Matt, nie będzie ryzykował walki w ciemnościach z renegatami i zarażonymi za plecami. Old Villedor znów będzie nasze, a ty dostaniesz się do centrum. Dobra, odzep to. Dobra, zrobię to. Okej, idź do wieży ciśnień. Użyjemy ładunków, którymi Jack i Joe próbowali ją wysadzić. Daj znać, jak dotrzesz na miejsce. No okej. Tylko tak, jeszcze chcę z tobą pohandlować i coś może ulepszyć. Co ty na to w ogóle? Co ty masz na sprzedaż? Ogniste strzały to nie. Jad. +4 obrażenia. To może być ciekawe.
Zakończenie broni. 250, 500 golda. Czy nas stać na to? Stać nas. Dobra, kupmy to wszystko. No może bez ognistych strzał. To mi jest, nie jest aż tak potrzebne w tej chwili. I tak, możemy zwiększyć koktajl Mołotowa. Możemy zwiększyć też apteczki. Mamy coraz więcej życia i w sumie to nie byłoby takie złe. To nie byłoby takie złe. Tiki UV, czas trwania 10 sekund. No, w sumie te świetliki UV nie są takie super hiper. 25 metrów. Dobra, ulepszymy koktajle Mołotowa. To myślę, że będzie w sumie spoko. Na nic więcej oczywiście już nie jesteś, prawda? Prawda. Dobra. Piąta godzina. Więc ja bym sobie poleciał. Dziewczyna? Tak, to jest ta dziewczyna. Za ładna to ty nie jesteś, fakt faktem. Dobra, prześpijmy się i lecimy z głównym questem. I trwać. Przez tę niedorzeczną blokadę centrum miesięcy nie widziałem swoich dzieci. Dobra, i kolejny raz cyk. Kolejny poziom parkouru. I lecimy z główną misją. Lecimy z główną misją, dobra. Mam porozmawiać z Rudem, ale z nim na razie rozmawiać nie chcę. Chcę porobić trochę misji głównych. Dobra. Lecimy. To jest gdzieś po prawej stronie, z tego co widzę. Proszę tam nie skrzeczeć. Nie skwierczeć. Op. Nie mówcie, że pościg. Na szczęście nie. Op. Cały czas się mi myli i cały czas klikam shift. Op. Powiem wam, że teraz tak naprawdę nie ma dużo tej staminy, jeżeli chodzi o to. Nawet tej staminy będzie więcej, ale jednak nie. Ale jednak nie. Jest jej malutko. Zombieland. Op. 1 metrów, 163. 163, już 140, dobra. Szybko biegamy. Op. No i jednak moje przypuszczenia są słuszne. Czym więcej umiemy, tym ten parkour staje się łatwiejszy. Czy to było do przypuszczenia teoretycznie, ale... Ops. Co tu się stało? O fuck. Faktycznie, co tu się stało? To jest grane. Co się dzieje? SPC szukali u nas broni. Znaleźli Mołotowy i im odjebało. Zaczęli mordować wszystkich jak popadnie. Zdaje się, że ktoś nas wrabia. Kto? I gdzie są bomby dla Alberto? Trochę udało nam się wysłać. Kurierzy meldowali, że są koło Star Square, a potem cisza. Ktoś tu jest szpiegiem, coś mi się Alberto? Wydaje. Ładunków nie ma. Idę na Star Square. Tam ostatnio się meldowali. O Boże. No właśnie. Aiden? Tak. Bądź ostrożny. Ktoś nas sprzedał. Znajdź ładunki. Bez nich plan weźmie w łeb. Robię co mogę. Odezwę się. O. Kurde, i mamy pościg. Mamy pościg. Niestety. Mamy radę. Czekajcie, bo gdzieś mi tutaj quest zniknął. To jest... to jest tu na dole. To jest tu na dole.
Opa! Tam są jeszcze. Kurwa, naprawdę! Teraz to pościg dobiegł końca, no oczywiście. Jak się kurde zabiłem. Aj. Jaki ciekawy okaz. Nie chcę się z tobą gadać. Serio, czasem po prostu ten parkour jest kurwa chujowy, no. Co mam mówić? Nie zawsze, ale czasem jest. Nie wiem, mają w sumie jeden klawisz wolny, na przykład R. Czy nie mogli tego przyspieszenia dać pod R? Dobra, gdzie to jest? Jest tu kto? Jestem! Opa! Tutaj! Pomocy! A mam oczyścić plac, dobra. Ty broni nie masz? Hop. Hop. Gdzie jest tą ręką? Ale zainteresowany kurde czym innym? No weź przestań. Nie wolno. Specy was zaatakowali? Przeszukali wszystko. W końcu znaleźli bomby. Mieli cynk. Zabrali wszystkie? Nie. Nagle się wystraszyli. Co? Gdzie ładunki? Ej! No były na podwórku. Chodź, może coś zostawili. Dobrze, że przyszły gryzonie. Wszyscy uciekli, a bomby mogli zostawić. Dlaczego ich nie ukradli? Mieli je pod nosem. Kłomby. O kurwa, czym ty jesteś? Czym ty jesteś, chłopie? O, po. Kabum! Kabum! Dużo masz HP? Dużo. Dużo. To oni tu przyjdą? Może nie. To jest kurde zombiaczek. A to spoko luz. Au. Dobra, ale z firalami to się nie chce bawić. Tu te firale. Koktajl Mołotowa! Tyk! Bierać się! Hop! Dangerous! Palnij sobie. Opa! Ale masz rozmach. Wszyscy? To wszyscy. Jarać się. Dobra, teraz cię mogę nawalić. No gdzie? Hop. Wow. Przywal mu, pięknie. Ale friendly fire. Ale friendly fire. Myślę, że kolejny tu jest. Wdychaj. Jeszcze żyjesz? No serio. Dobra, zabity. Otwieramy ten grajdon. To nic, szmatki. Co to waliło? No. Kolejny. Won. Gnoje.
Dobra, następne. Otwieramy to. No chodźcie, na paście jest bomba. Jest bombka, spoko. Ale serio, oni się tak tego przestraszyli? No bez jaj. Tym jakieś sarna takie mocne nie są. Dobra. Next, please. Warte. Wow, o, jeszcze jeden! Oż ty w dupę węża. Tu jeszcze coś jest. No to przy okazji sobie to otwórzmy. Hop. Nic niestety ciekawego tutaj nie było. Ufałki oczywiście nie ma, czy jest ufałka tu? Kurde, to była ufałka. Nie potrzebuję, już byłem grzybka. Z sobą nawet nie chcę walczyć, bo jesteś słaby. Ze słabiekami to ja nie walczę. Kurwa, ile was tu jest? Kurwa, nie strasz mnie. Czemu to w ogóle wybucha? Ła, gryzoń! Gryzoń, gryzoń, gryzoń. Hop. Chodź te gryzonie, chodź tam. Dam tu papa. Wolałbym nie ginąć. Pyk. Dobra, was się da bez problemu wydymać w ten sposób. Wy jesteście wcale groźni, jesteście wolni jak żółwiki. Rozumiem, że następny będzie koło jego nóżek. Hop. Dobra. Innego wytłumaczenia to ja nie widzę. Noże. Hop, hop, hop. No chodź, zauważ mnie. Tyk. Co to jest, włócznia? Włócznia. Dobra. Patrz. Tyk. Znaczy w sumie nie tak miało być, ale dobra. Nieważne, nie było tematu. O, tutaj są jakieś tam bibelotki. Dobra, ale tylko jeden jest. A czemu tylko jeden jest? Wow! Jest drugi. Bundzią. Kurde, ale on jest perfidny dziad, no. Won. O nie, o nie, o nie. Chodźcie, chodźcie. Moje ścisznotki wy dwie. Teraz was robię wała. Patrzcie, tak się to robi, cyk, cyk. Otwieramy. I spierdzielamy. Koniec odcinka. Mam ładunki. Wspaniale! Doskonale! Na co jeszcze czekasz? Wracaj! No to idę. Wracam, panie Alberto. Hop. I lecimy. Dobra. Mamy iść w tamtą stronę. Czy zdążymy przez minutę? Może zdążymy. O ile się nie będę grzebał tym Majdanem. No ile się nie będę grzebał. Kurwa. O, premia nocna poszła w dupę, psu. Ale może będziemy bliżej przynajmniej. Po prostu nie mam słów. Nie mam słów. Nie mam po prostu słów. Dobra, 150 metrów, damy radę. No i easy. Przez budynek sobie przejdźmy. Weź Aiden, przestań. O! My tu byliśmy? Byliśmy. Ale zawsze jakiś lód. Zawsze jakiś lód.
bo jest tam daleko jeszcze. No dobra, już nie jest daleko w sumie. O, jakbym prawie się spieprzył. Ale bym się spieprzył. Tyk. Żyjemy i tylko to się liczy. Ej, czemu tam są dwa warsztaty w sumie? To tu się odwala. A, bo tu jest rzemieślnik 1, rzemieślnik 2. Gdzie jest twój ojciec? Jesteś! Tylko dwa? Resztę zabrali SPC. Szlak! Niech to wszystko szlak! Przez tego zdrajcę nasz plan może się nie powieść! Musimy działać szybko! A Zotanu, potrzebujemy nawozu. Zrobimy więcej materiałów wybuchowych. Nocni biegacze mają wszystko. A na pewno wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia bomb. Znam jednego gościa. Mieszka na dachu. Przyjaciel, wróg. Zależy. Kilian. Znasz go? Ten przyjaciel Hakona? Tak, Kilian. Wyjaśnię, jak... No, nie. Jak to... Znam drogę, dzięki. Dobra, moi drodzy. Bez tego Azotanu jesteśmy udupieni. Jak wiral na słońcu. Udupieni jak wiral na słońcu. Dobre porównanie. Bardzo dobre porównanie. Ale moi drodzy, w sumie mamy jeszcze jedno ulepszenie. Dobra, weźmy sobie zdrówko. I but z wyskoku. O, to jest świetne. To chcę. To chcę bardzo. Oj tak, ja to chcę. To jest piękne. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discord, jak i harmonogram jest załączony w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.